Szanowni Państwo, my nie jesteśmy tutaj po to, żeby Was uspokajać albo straszyć, bo siedzimy tu wszyscy po to, żeby rozwiązać ten poważny problem. To jest problem poważny. Natomiast chciałbym Państwu powiedzieć, że samo to, że tu siedzimy, oznacza, że system zadziałał. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska zgodnie z metodykami referencyjnymi zaczął mierzyć stężenie arsenu w powietrzu, zgodnie z wynikami i przekroczeniami, które podczas tych pomiarów okazały się nadmierne. My, jako kolejny organ upoważniony prawem do tego, żeby zareagować, zareagowaliśmy. Przygotowaliśmy program ochrony powietrza, Sejmik Województwa Dolnośląskiego ten program przyjął. I ta rozmowa jest oczywiście bardzo istotna, natomiast pamiętajmy o tym, że do połowy przyszłego roku będą wyniki badań specjacyjnych. To jest podstawa do tego, żeby stwierdzić, jakie jest źródło tego zanieczyszczenia i tego przekroczenia. To, co przed chwilą powiedziała moja poprzedniczka. Szanowni Państwo, my mówimy o nanogramach. Nanogram to jest 1 miliardowa grama. Tak jakbyśmy 1 gram podzielili na miliard części. To są tak małe stężenia, bo ja słyszałem też komentarze, że nic nie wiedzą. Mówią, a nic nie wiedzą, co się dzieje i skąd to się wzięło. Proszę Państwa, to są tak małe stężenia, że to nie jest wstyd powiedzieć, że nie wiemy. Po to zleciliśmy badania specjacyjne w porozumieniu z KGHM-em i przy współpracy KGHM-u, żebyśmy wiedzieli, jakie jest źródło. Czy to jest arsen atomowy, który jest emitowany w wysokiej temperaturze, czy to są zanieczyszczenia pyłowe, czy może inne. Ponieważ również fachowcy z KGHM-u nie wiedzą i to nie jest żaden wstyd. To są tak małe stężenia, że tego można nie wiedzieć. Natomiast naszą rolą i nas wszystkich tutaj jest to, żeby to wyjaśnić gruntownie i przeciwdziałać tej sytuacji. I to jest kluczowe. Szanowni Państwo, po tych badaniach specjacyjnych, zgodnie z tą analizą, którą otrzymamy w połowie przyszłego roku, podejmiemy decyzję. W oparciu o prawo podejmiemy decyzję, co robimy dalej. Jeśli poznamy źródło, to zrobimy wszystko, żeby to źródło zlikwidować, żeby to źródło zminimalizować i dotrzymać normy, bo taka jest nasza rola. I obiecuję Państwu, że to zrobimy. Poczekajmy do połowy przyszłego roku. Stwierdźmy najpierw, jaka jest tego przyczyna. Bo teraz gdybamy, czy to jest transport kolejowy, czy to jest emisja gazowa, czy pyłowa, będziemy to wszystko wiedzieli. W momencie, kiedy będziemy wiedzieli, na pewno Państwo będziecie również